Widzimy dzisiaj różne koncepcje, które łączą ze sobą na przykład różne modele, pokazujące jak używać samochodu, jak z niego korzystać. Rozmawiamy o autonomicznych samochodach. Jeżeli spoglądamy na auto, dostrzegamy rewolucyjne zmiany. Firmy prezentują nowe rozwiązania. Jeżeli przyjrzymy się bliżej oponom, dostrzeżemy jeszcze większą ich ewolucję. Dlaczego? Bo opona nadal jest tą częścią auta, która ma kontakt z drogą. Wymagania dotyczące opon będą rozwijane wraz z rozwojem samych samochodów. Goodyear Eagle 360 jest konceptem kuli, która porusza auto w zupełnie odmienny sposób od tego, który znamy z tradycyjnych samochodów. Zastosowana tu została magnetyczna lewitacja. Opona może się poruszać i przesuwać o 360 stopni. Wprowadzenie autonomicznych samochodów będzie rozwijane przez wiele fabryk. Będzie wiele rozwiązań, które trzeba będzie rozwijać, po pierwsze samą technologię i sposób, w jaki samochody będą oddziaływać na siebie w tym samym czasie. Infrastrukturę drogową, komunikacyjną oraz same przepisy prawa, które muszą za tym stać. W samochodach bezzałogowych, samochodach autonomicznych, ten komponent algorytmiczny, czyli sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, jest niesłychanie istotny. To nie są tylko opony i karoseria i łączność. I aby Polska mogła rzeczywiście skapitalizować ten fakt, że mamy tak bardzo dużo wysoko wykwalifikowanych autorów algorytmów i specjalistów od sztucznej inteligencji, musimy mieć taką legislację tutaj, która umożliwi bardzo łatwe testowanie samochodów autonomicznych. Bo to jest tak, że ci ludzie, którzy mogą tworzyć oprogramowanie dla pojazdów bezzałogowych, oni mogą to robić dla tych zagranicznych firm, które gdzieś inwestują właśnie w samochody autonomiczne, a mogą to robić tutaj w Polsce. Ale będą to robić w Polsce wtedy, kiedy to tutaj będzie można je nie tylko produkować, ale też testować. Więc potrzebne są przede wszystkim ułatwienia legislacyjne, które ułatwią testowanie samochodów autonomicznych w naszym kraju.